Jak powiedział ateński mąż stanu Perykles, to, że ty nie interesujesz się polityką, to nie znaczy, że polityka nie interesuje się tobą. I właśnie dlatego nagrałam dzisiejszy odcinek. Ponieważ studiuję na SWPS-ie psychologię społeczną już na ostatnim roku i dosyć duży blok zajęć traktuje o władzy, pomyślałam, że te metody, które stosują obecnie na nas politycy, tak ingerują w nasze życie, że musimy być ich świadomi, bo wtedy niestety, jeżeli tego nie zrobimy, będziemy jak takie marionetki, totalnie bezwolne, nieświadomie podejmując bardzo ważne decyzje. Nawet wzbraniając się od podejmowania tychże decyzji, na przykład poprzez nie pójście do urny wyborczej w trakcie wyborów, też w pewien sposób jesteśmy sterowani. Dzisiaj opowiem o metodach bardzo takich podstępnych, żeby nie powiedzieć nikczemnych, do jakich posuwają się politycy, chcąc uzyskać określony wpływ. Także zapraszam na najnowszy odcinek Psychodygresji. Emilia Teofila. Na wstępie bardzo dziękuję wszystkim osobom, które już subskrybują ten kanał i gorąco zapraszam kolejne osoby także do wciśnięcia przycisku subskrybuj oraz do dzwoneczka, żeby ten dzwoneczek powiadomił Was o nowych materiałach wideo, które będą dotyczyły nie tylko zagadnień związanych z psychologią społeczną, ale też ogólną świadomością, ponieważ jestem osobą, która rozwija się osobiście i duchowo od wielu lat i wierzę, że wartości związane z uważnością, z otwartością na drugiego człowieka nie są tylko moimi wartościami, ale i Wy również chcecie, żeby nasz piękny kraj wzrastał i był tworzony przez ludzi, którzy nie są egoistami, tylko są osobami skłonnymi do dialogu. Więc właśnie po to nagrywam te filmiki, żeby pokazać, jak bardzo podobni do siebie jesteśmy i że wiele od nas zależy od tego, jak my się czujemy ze sobą i jak czuje się nasze otoczenie z nami. Nawet nie nasze otoczenie, bo i dalekie osoby. Ponieważ gdzieś tam głęboko, na wielu różnych poziomach po prostu jesteśmy ze sobą istotnie połączeni. Dzisiaj o trzech bardzo skutecznych technikach zwiększania wpływów. Zacznijmy od teorii Jonathana Hyde'a o kodach moralnych. Hyde wyróżnił 6 kodów moralnych. No bo każdy z nas swoją moralność jednak ma, ale okazuje się, że nasza moralność może się między sobą różnić, ponieważ jedni będą bardziej wyczuleni na kod moralny, który nazywa się opieka albo krzywda i będą w sobie czuli dużą odpowiedzialność za ochronę innych osób. Inni przede wszystkim będą się kierowali po osi sprawiedliwość-niesprawiedliwość. Mają bowiem generalnie bardzo wysoką potrzebę równego traktowania i sprawiedliwego podziału zasobów. Jeszcze inni będą się kierowali lojalnością albo zdradą. To jest trzeci kod moralny, wyróżniony przez Hyde'a. Dla nich główną wartością będzie przywiązanie do grupy, rodziny, partii politycznej. Autorytet albo podporządkowanie to kolejny kod moralny. Tutaj liczy się przede wszystkim podporządkowanie autorytetom albo po prostu systemowi hierarchicznemu. Piąty kod moralny rozpina się na osi świętość albo degradacja, czyli takie poczucie sakrum, poczucie też czystości, dosłownie i metaforycznie. A drugi biegun, no to jakaś taka demoralizacja, brud, właśnie nieczystość. Szósty kod moralny to wolność kontra opresja. Osoby, które mocno są osadzone w tym kodzie moralnym, będą kierowały się niezależnością i sprzeciwem wobec jakiejkolwiek formy tyranii czy też autorytaryzmu. Moralność równa się emocje. I Hyde twierdzi, że politycy wykorzystują te kody moralne, marketerzy w sumie też, żeby te emocje w nas wzbudzić, żeby wzbudzić nasz gorący sprzeciw lub gorące poparcie. I teraz, partie konserwatywne bardzo często odwołują się do kodów lojalności, autorytetu i świętości, podkreślając znaczenie patriotyzmu, tradycji czy wartości religijnych, bo wiedzą, że ich odbiorcy są na to bardzo wyczuleni.
Więc w ten sposób będą sobie chcieli zaskarbić serca odbiorców i skłonić ich przez to do pójścia do urny wyborczej. Z kolei partie liberalne bardziej bazują na kodach moralnych, którymi są kody opieki, sprawiedliwości i wolności. Skupiają się bowiem na równouprawnieniu, walce o prawa mniejszości i przeciwdziałaniu niesprawiedliwości. I teraz mogłabym przytoczyć różne nagłówki, które leciały w związku z aferą z Kamińskim i Wójcikiem. Część tych artykułów, które pochodziły z strony jakby bardziej konserwatywnej, podkreślały to, że Kamiński i Wójcik tak naprawdę są bohaterami narodowymi, no i należy im się szacunek, bo oni właśnie są pewnym autorytetem, tak? Są posłami, więc nie powinno się im fikać. To oni są bohaterami narodowymi, to oni są prawdziwymi patriotami, więc jako więźniowie polityczni są po prostu przez nową władzę opresjonowani. Taki przekaz trafił do wyborców. Z kolei partie bardziej liberalne przedstawiały Kamińskiego i Wójcika w świetle takim, że oni nie pracowali na wspólne dobro. Zachowywali się niesprawiedliwie, łamali reguły i z ich przyczyny doszło do wielu deprawacji. A skazując ich na więzienie, władza po prostu troszczy się o sprawiedliwość w życiu publicznym, w życiu naszego narodu. Chcę położyć kres oszustwom. No i mamy tutaj jedną sytuację, jakiś taki fakt tego, czego dopuścili się, co zrobili, czego nie zrobili Wójcik i Kamiński. No i mamy bardzo różne interpretacje tych sytuacji podawane przez media, które padają też z ust wypowiadających się polityków. A co tam naprawdę zaszło? No to właśnie, czy my będziemy się kierować podawanym nam, implikowanym przez różnostronnicze media komunikatem, czy faktycznie dojdziemy do prawdy, która nie będzie zasadzona stricte w naszym kodzie moralnym, czy postaramy się też być bardziej obiektywni. Właśnie ta obiektywność w przypadku polityki, w przypadku marketingu, w przypadku wielu innych sfer życiowych, czyni nas ludźmi naprawdę świadomymi, bo dzięki temu nie podlegamy iluzjom, również słownym, które chcą narzucić nam inni, ich własny punkt widzenia świata, który ma do czegoś nas skłonić, czy pozostaniemy niezależni i postępujący w zgodzie z sobą, ale widząc świat naprawdę taki, jakim jest, a nie przesłonionym przez emocje. Drugi sposób manipulacji społeczeństwem to wstrętna polaryzacja, naprawdę paskudna, której nie znoszę, ponieważ ona sprawia, że rodziny się rozrywają, przyjaciele się zaczynają uznawać za wrogów i w ogóle ludzie w naszym społeczeństwie często nie mogą się ze sobą dogadać. Bo my tak lubimy też etykietkować, nie? Jeżeli się dowiemy na przykład, że ktoś głosuje na Konfederację, no to albo staje się naszym najlepszym przyjacielem, albo staje się naszym najzacieklejszym wrogiem. Tak samo może być, jeżeli dowiemy się, że ktoś głosuje na PSL. Możemy sobie pomyśleć, o, mądry człowiek, ale możemy sobie też ogólnie pomyśleć, o, ale debil. Co nie jest fajne z tego powodu, że jest stanowczym uproszczeniem i my już tu sobie dopowiadamy historię. Taki sam poziom intelektualny może mieć i wyborca PiSu, i wyborca Koalicji Obywatelskiej. Ale przez to, że bardziej sympatyzujemy z ludźmi, którzy są nasi, czyli po prostu podobni do nas, no to tym bardziej innych spoza naszego kręgu odsuwamy i z łatwością demonizujemy. I wiecie co? Właśnie na tym polega polaryzacja. Poprzez to, że coraz silniej się identyfikujemy z własną grupą, to coraz bardziej gloryfikujemy zachowanie naszych, a przymykamy oko na to, co jest z ich strony niewłaściwe. To trochę jak kali jeść, kali pić. Załóżmy, że kali to nasz człowiek,
z naszego plemienia. Więc jak Kali komuś ukraść krowę, to wszystko spoko. Ale jak Kalemu ukraść krowę, jak ktoś spoza naszego plemienia to zrobi, to już będzie bardzo, bardzo źle. Rozumiecie, na czym to polega? Właśnie polaryzacja wykorzystuje takie plemienne nasze zapędy i obraca na naszą niekorzyść. A tak naprawdę w Polsce wszyscy stanowimy jedno plemię. Okej, może tworzymy też dużo mniejszych plemion. Na przykład mamy niezależne plemię Ślązaków, z których znaczna część po prostu nie chce utożsamiać się z byciem Polakiem, bo nie czują się Polakami i okej. Mamy Wielkopolan, mamy Mazowszan. Wszyscy mamy jakieś podobieństwa między sobą i różnice. Ale czy to, na którą partię głosujemy, naprawdę musi definiować, kogo w życiu lubimy, a kogo uważamy za wroga? Każdy ma swoje racje. I to, że ktoś ma inną niż my, nie znaczy, że jest gorszy albo lepszy. Przeciwdziałanie polaryzacji jest bardzo proste. Trzeba po prostu się spotkać przy jednym stole i poimprezować. Wtedy, kiedy się bliżej ze sobą poznajemy, kiedy dowiadujemy się różnych innych ciekawostek na temat naszego życia i znajdujemy inne podobieństwa albo jakieś fascynujące rzeczy w drugiej osobie, wtedy ten efekt się zaciera, ponieważ znajdujemy płaszczyznę porozumienia także w innych sferach. Proponuję, taki mój apel, nie obrażać przeciwników politycznych czy też po prostu osób głosujących w inny sposób niż my, tylko wybrać się z nimi na jakiś spacer. Może początkowo unikać tematów politycznych, potem jeżeli te tematy nie będą dla nas emocjonalne, toczyć dyskusje kulturalne i w pełni poszanowania dla poglądów innych. No i przede wszystkim skupić się na tym, co jest najważniejsze, czyli na dobrym życiu, uważnym na drugiego człowieka bez względu na to, na jaką partię głosuje. Każdy ma prawo do własnych poglądów. Trzeci sposób manipulacji, chyba najbardziej ohydny, tak, jeszcze gorszy niż polaryzacja, bo taki wydaje mi się najtrudniejszy po prostu do przeskoczenia. To jest zarządzanie strachem. I wszystkie partie to wykorzystują. Wzbudzają w nas strach, by pokazać, że tylko oni, dana partia, są w stanie obronić nas, szaraczków, przed wpływem jakiegoś dużego niebezpieczeństwa. Budzenie strachu przed wojną nuklearną, przed Rosją, przed Niemcami może być naprawdę skierowane na to, żeby wzbudzić w nas strach, a to jest po prostu fujka. Przepraszam bardzo, jeżeli ktoś chce wywołać we mnie strach, to znaczy, że chce mnie osłabić, to znaczy, że w żaden sposób nie przyczynia się do podniesienia mojego dobrostanu i w moim odczuciu po prostu działa na moją niekorzyść. Więc to jest naprawdę paskudne. A w obliczu prawdziwego takiego zagrożenia, które nie jest wyolbrzymione, tylko jest na przykład realne, jak efekt cieplarniany, który również stał się taką debatą zupełnie niepotrzebną, zresztą na temat efektu cieplarnianego jest tyle bardzo ciekawych i jednocześnie przezabawnych badań. Jeżeli chcecie, żebym o efekcie cieplarnianym i tym, jak ludzie na niego reagują w różny sposób, nagrała odcinek, to bardzo poproszę o takie komentarze. Poproszę też o komentarze, jeżeli chcecie podyskutować w kulturalny sposób o polityce, bo ja się tego nie boję. Pamiętajmy, że jesteśmy tutaj w jednej społeczności nakierowanej na rozwój osobisty, a nie na ciśnięcie sobie, więc być może okaże się, że właśnie w tym towarzystwie bardzo kulturalnie wymienimy się poglądami, do czego zachęcam. I jeżeli chodzi na przykład o powodzie, to żadna partia nie jest w stanie nas uratować. Po prostu przyroda niszczy to, co zbudowaliśmy, to, co też sztucznie staraliśmy się sami zmanipulować, tak, regulując przepływ wody, żeby postawić się miasta czy zbudować elektrownie. No i niestety podniesienie się globalnej temperatury na Ziemi nie może przejść niezauważenie. Wszyscy musimy te skutki odczuć. I naprawdę nic nas nie obroni. Więc generalnie tak jak lęk jest niepotrzebny, tak poczucie bezpieczeństwa nasze, które staramy się sobie budować w życiu, też bywa taką ułudą, nie? Bo możemy mieć jednego dnia piękny dom, a drugiego dnia możemy go po prostu nie mieć.
I to jest coś, co chyba na pewnym poziomie trzeba zaakceptować, by móc zyskać odwagę. Chciałabym stwierdzić, że warto być odpornym na manipulacje, skoro już wiemy, jak kody moralne, jak poczucie lęku i polaryzacja są wykorzystywane do sterowania nami. Dla mnie osobiście nie liczy się, kto na jaką partię głosuje, bo mam przyjaciół chyba ze wszystkich stron sceny politycznej i przy okazji też osoby, które totalnie polityki nie lubią. Więc generalnie to jest sprawa każdego indywidualna. Ale jeżeli ten film sprawił, że dowiedzieliście się trochę nowych rzeczy, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Prześlijcie ten odcinek osobom, które w waszym odczuciu mogą skorzystać. No i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów na kanale Psychodygresje. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.